Trochę tak ładuję, raz z jednej strony łapię łyżką, jest z drugiej, ponieważ no, rozrzutnik jest krótszy aniżeli dwie łyżki, czyli ma poniżej 4,5 metra, bo łyżka ma 2,25 bodajże, czy tam 2,30. I zawsze na środku robi się taki tam kopiec, przez to trochę ten załadunek dłużej trwa, ale jest równiej naładowane. Sam załadunek to jest jakieś tam 6 minut, a cały kurs z załadunkiem, cały jeden kurs od załadowania po wyjechanie na pole, rozrzucenie i wrócenie to jest około 20 minut, jak dobrze idzie. Tak zazwyczaj się wyrabiam w tych 20 minutach, więc powiedzmy tam całkiem ok. Myślę, że jakieś 4 hektary znowu wywiozę. Pod jęczmień wywożę obornik po słoneczniku. Także myślę, że samo już te resztki po słoneczniku już fajne pozostawiają fajną pożywkę dla przyszłych roślin. Jest to materia, która przez zimę spróchnieje już tak częściowo. Teraz już on częściowo taki się zrobił po tym czasie. No już widać te łodygi zaschły, o może tak powiem, już tak zaczyna się to przerabiać fajnie, czyli fajna ilość materii została wprowadzona już i zaraz Mateusz kręci się gdzieś tam, mówiłem mu, żeby się nie tam jakoś nie pchał za szybko, ale odczepi kariera, zaczepi kultusa i kultusem od razu za mną przeleci, już tam ma 5-6 rozrzutników wywiozłem, to jest 7, więc już tam kawałeczek ma do przejechania. Więc zaraz będzie za mną uprawiał, żeby jakichś tam za dużych strat nie było, chociaż pogoda jest taka, że akurat myślę, że jeżeli chodzi o straty azotu, to są na bardzo małym poziomie, chociaż gdzieś zaczyna słonko się pokazywać. Dobra, podjadę trochę do tyłu. Dobra. Na razie to by było z takiej pierwszej części. Później spotkamy jeszcze się dalej gdzieś tam na polu i zobaczymy, coś tam wygramy. Witam już na polu. Chrypa nie ustępuje. Jak widzicie, masy jest daleka też całkiem... Widzicie, słyszycie? Całkiem fajnie brzęcholi. No Mateusz już tutaj zaczął uprawiać. A ja chciałem wam pokazać, jak to wygląda po kultusie z bliska naocznie. Karusiu, o, całkiem ładnie przykrywa. Ziemia się w miarę kruszy, popadało w międzyczasie troszeczkę też dzisiaj. Tutaj ma być jęczmień jary. O Jezu, męczy mnie. A se on przejedzie. No ma ten masyj co ciągnąć. Zobaczcie, jak ładnie, ładnie naprawdę przykrywa ten obornik. Praktycznie nie ma nic. Słonecznik, tak jak mówiłem, te badyle już się takie zdrewniałe zrobiły. Zima tutaj powinna dokończyć, że tak powiem, robotę. Na tym polu ma być jęczmień jary. Było tu wapnowane. Wysiana była mieszanka faceli ze słonecznikiem prosto w ściernisko. No i teraz obornik uprawiamy. Co prawda miało być tutaj uprawiane inną maszyną, na którą jeszcze czekam. Nie wiem, ale jest obornik wywieziony, no to trzeba to zrobić. Poprzykryć go, wymieszać. Jak ta maszyna dojdzie, powinna, w sumie musi.
No to zobaczymy, może przelecimy po tym kultusie też. Też tym, tym sprzętem. Ale tą działkę i tam, gdzie jeszcze słonecznik rośnie, również ją potraktujemy. Co, Karusiu? Karusiu! Dawaj go! Ksks, ksks. Dobko! Ja cię karmię, a ty tu z zębami swoimi na mnie. Dawaj go! Chodź, przeszkadzasz mi w mówieniu. Chodź, chodź, głupolu. Prawdopodobnie... Chodź! No wsiadaj, dawaj! Hop! Prawdopodobnie wyszyję tutaj jęczmień olow, który u mnie się spisuje. Mam tu taką resztkę jeszcze, który się sprawdza, ale to później. Dobra. To by było na tyle. Także trzymajcie się do następnego razu. Cześć.